nas pamięta po tamtej stronie, prawda? Bo... Tak, bo on wiedział, do kogo mówi. Czyli wiedział, czego oczekuje młodzież, na co jest wrażliwa. Na co jest wrażliwa młodzież. Przecież każdy był w tym okresie szkolnym, w okresie burzy i naporu, że przede wszystkim tego człowieka, że ktoś mnie dostrzega. Dzisiaj młody człowiek cierpi przede wszystkim z tytułu samotności, że go nie dostrzegają. Rodzice go nie dostrzegają, bo nie mają czasu. No i te nauczyciele nie dostrzegają, bo mają za dużo zajęć. No i tak po kolei, są niedostrzegani. A papież potrafił tak jakoś okazywać swój stosunek do młodzieży, że każdy miał wrażenie, że to mówi do niego osobiście. I on mówił osobiście. Następnie, co jest ważne? Ważne jest, żeby młody człowiek miał wiarę w przyszłość, że mimo trudności życie ma sens, że warto żyć, że warto walczyć, że warto dążyć do pewnych celów wartościowych właśnie. I on te cele ukazywał, co jest wartościowe, dlaczego życie rodzinne jest wartościowe, dlaczego kultura ma wartość. A następnie trzecia sprawa to pokładał w młodzieży nadzieję. Czyli w tym momencie jakby pokazywał im, że kiedyś oni będą dorośli i na nich będzie spoczywać odpowiedzialność i za ojczyznę, i za Kościół. A więc jest to sprawa poważna. Więc wtedy młody człowiek, tak jakby ustawiony, on czuł, że ktoś go traktuje nie tylko z pewną czułością, ale również poważnie. I wtedy to, można mówić, że to jest ważny etap w rozwoju młodego człowieka i że przynajmniej z większości tych ludzi ktoś wyrośnie. Ktoś, kto będzie człowiekiem dojrzałym i odpowiedzialnym. No ta właśnie nasza dziecięcość wobec Jana Pawła II, jego ojcowskość wobec nas jest zobowiązująca po prostu. To tak jak po ojcu dziedziczy się, jesteśmy spadkobiercami tego, co nam zostawił. Tak, bardzo ojcu dziękuję, że ojciec o tym dziedzictwie wspomniał, dlatego że Jan Paweł II nam cały czas przypominał, że ojczyzna jest dziedzictwem dla nas. Myślę, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne, żebyśmy sobie to na nowo powiedzieli. I my do was, i wy do innych, że ojczyzna jest dziedzictwem, a wobec dziedzictwa są zobowiązania. I to jego nauczanie jest dziedzictwem, mówi się pokolenie JP2, to jest dziedzictwo. I my dla nas, dla Polaków, to dziedzictwo patriotyzmu, dziedzictwo kultury polskiej, to jest pewnie dziś najważniejszym dziedzictwem, jakie mamy wydobyć z siebie, żeby no, wszystko jakoś mogło jakby na nowo się obudzić się. I to dziedzictwo, wobec dziedzictwa obowiązuje też troska o dziedzictwo, ale też myślenie o przyszłości dziedzictwa. Co będzie po mnie, Jan Paweł nam to przypominał, z tym dziedzictwem, któremu na imię Polska. I myślę, że to jest do was bardzo skierowany apel. Jak wy to dziedzictwo będziecie odbierać? Jan Paweł II także w tej posłudze budzenia myślenia, myślę, że takim ważnym aspektem jest przyjaźń. Bardzo często podkreślał wagę relacji przyjaźni, przyjaźni między ludźmi młodymi, przyjaźni z ludźmi młodymi. Jan Paweł II swego czasu powiedział, sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, zwracając się do młodych. Przyjaźń. No tutaj widzimy, jak bardzo papież był zakorzeniony w tradycji kultury europejskiej, bo przyjaźń była właśnie tym, co w sposób szczególny eksponowano jako konieczne dla normalnego życia i rozwoju człowieka w literaturze greckiej. Arystoteles w słynnej Etyce Nikomachejskiej poświęcił dwa rozdziały przyjaźni. Co to jest przyjaźń? Co się... Cyceron napisał właśnie o przyjaźni, znakomity tekst. A więc przyjaźń była czymś, co niezwykle ceniono i to przyjaźń taka prawdziwa, poważna, to ceniono w kulturze i w tradycji europejskiej
I to oczywiście później przeszło również do chrześcijaństwa. Natomiast dzisiaj, no właśnie jest ten problem, że zanikła ta, bo to była cnota, to trzeba było tego się nauczyć. Przyjaźnić trzeba, nauczyć się przyjaźni. To nie jest takie, to nie jest tylko emocjonalne, że ja kogoś lubię. Ponieważ przyjaźń polega na tym, że, i to jest właśnie tytuł tej książki, że jak, jeśli lubię, żeby to było coś dobrego, to ja muszę być odpowiedzialny. Ja muszę być odpowiedzialny. Czyli jeżeli ja kogoś lubię, a on lubi mnie, to my musimy być za siebie odpowiedzialni. I ta przyjaźń, zwłaszcza w okresie młodzieńczym, ona jest jakby tym wstępem do nadmiaru przyjaźni, jaka pojawia się w małżeństwie. Dzisiaj młodzi ludzie często zapominają, zwłaszcza gdy mają te wzory takie właśnie, żeby tam się nie żenić, czy rozwodzić, wszystko jedno. Zapominają o jednej rzeczy, że małżeństwo jest nadmiarem przyjaźni. I normalny człowiek dopiero wtedy się prawidłowo rozwija i cieszy się życiem, kiedy może dzielić swoje życie z przyjacielem. I w tym momencie ta relacja małżeńska staje się czymś nawet większym niż przyjaźń, ale wyrasta z przyjaźni. I to dopiero buduje tę cywilizację miłości. O tym trzeba pamiętać, bo bez tego człowiek będzie nieszczęśliwy. Po prostu będzie nieszczęśliwy, może mieć jakieś tam wzloty, jakieś oszołomienia, ale spada i widzi, że został sam, bez przyjaciół, bez osób najbliższych, no i co z tego? Więc papież też, mając doświadczenia, ponieważ kochał młodzież i przebywał z nią właśnie nie tylko jako nauczyciel czy duszpasterz, ale również jako turysta, byśmy powiedzieli, to on doskonale widział, co się dzieje w tych młodych duszach i dlatego jego książki, jego homilie były odpowiedzią i próbą jakby pokazania również konkretnie, co należy robić, w jaką stronę się kierować, czym się kierować w życiu, żeby być szczęśliwym, bo to o to właśnie chodzi. Ja bym powiedziała, że jeszcze dopowiedziała do tego, co powiedział Piotr, że był wierny w przyjaźni. No możemy, prawda, tam rekolekcje beskidzkie, które pisała pani Połtawska, ale był wierny wobec przyjaciół, jakoś miał fenomenalną pamięć, która mu pozwalała zapamiętać imiona ludzi. To było niezwykłe, ale nie tylko zapamiętać, być przy nich, troszczyć się, odpowiadać na listy. Po prostu ta wierność taka, no ponad dzisiejsze czasy, ale ponad miarę i jego nawet własnych możliwości. On był wierny tym swoim kolegom z czasów tych wadowickich, prawda, jakimś tam kolegom, którzy byli Żydami, Polakami i mieli różne życiorysy i różne swoje trudności życiowe. On był im po prostu wierny. To też ludzie widzieli, że tak jest. I to było takim, no właściwie też sposobem na to, że ludzie go kochali za jego wierność. Wierny Panu Bogu, ale i wierny człowiekowi. W przyjaźniach, w relacjach. I to było naprawdę wspaniałe, niezwykłe. No, powiem nawet niepowtarzalne, bo na pewno niepowtarzalne, nie będzie takiego drugiego. Człowiek jest w ogóle niepowtarzalny, ale tutaj papież nas uczy tego, daje takie świadectwo o wierności. Myślę, że dzisiaj to pisałam pracę doktorską Wierność małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II. Wtedy nie pytałam, czy mogę pisać, tylko pisałam. To była moja praca doktorska, ale potem Ojcu Świętemu dałam tą pracę. Ale wierność jako takie zadanie, to znaczy wierność to jest powiedzenie człowiekowi, kocham Ciebie, bo jesteś, prawda? Bo jesteś, i kocham Cię zawsze. Nieodwołalny dar samego siebie, taka była moja teza tego traktatu o przyjaźni, o tego, co Piotr mówił, o małżeństwo, ale to w każdej przyjaźni, w każdej relacji. Jan Paweł II, nauczyciel myślenia, to temat naszego spotkania, które siłą czasu dobiega końca czasu antenowego, ale które może trwać poprzez pytania, jakie sobie postawimy po tym dzisiejszym programie. Dotknęliśmy tylko niektórych aspektów. Państwo będą mieli okazję
szerzej zapoznać się z Janem Pawłem II, z tą posługą budzenia myślenia w nauczaniu Jana Pawła II, korzystając z akademickich spotkań z mistrzami. To jest kolejna inicjatywa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która do tego myślenia chce prowokować. Pani profesor Krystyna Czuba, pan profesor Piotr Jaroszyński, inni profesorowie... Ksiądz profesor Bortkiewicz, on był pomysłodawcą tego. Tak? Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, będą także te akademickie spotkania z mistrzami prowadzili. Szczegóły na stronie internetowej uczelni www.wskasim.edu.pl. A takie ostatnie zadanie dla Państwa, które chciałbym postawić, bo siedzi przed Państwem pokolenie JP2, Jana Pawła II. Może to być pokolenie, powiedzmy, tylko takie właśnie medialne, takie pokolenie wydmuszka. JP2 jako wydmuszka, ale może to być też pokolenie JP2 jako treść. Czego by Państwo, jako profesorowie, jako wykładowcy, jako przyjaciele, bo tak widzę Państwa relacje z ludźmi młodymi, chcieliby pokoleniu JP2 siedzącym przed Państwem życzyć? Ja bym wróciła do tego, co powiedział pan Michał tutaj, że bardzo potrzebna jest dzisiaj świętość, ale świętość to znaczy wierność człowiekowi, wierność danemu słowu, to znaczy odpowiedzialność za słowo, to znaczy odpowiedzialność za to, co ja mam do zrobienia też w życiu publicznym, w jakikolwiek sposób. I bym chciała, żeby pokolenie JP2 było wierne. My też jesteśmy pokoleniem JP2, dlatego że od papieża uczyliśmy się różnych rzeczy, prawda? Ale to pokolenie, które teraz przychodzi, które no, za chwilę weźmie i władzę, i odpowiedzialność, i przejmie życie, to żeby świętość nie była tylko no, taka sobie z nazwy papierowa, ale żeby ona była taką normalnością człowieka odpowiedzialnego, miłującego, życzliwego. Pan profesor? Ja tak zastanawiając się, co mógłbym sugerować, gdy patrzę dzisiaj na ludzi, którzy są rozbici wewnętrznie, że chyba jednak każdy z młodych ludzi powinien wziąć do serca to, co papież mówił o Westerplatte. Czyli, bo tak to można mówić o ideach, o poświęceniu, o tamtym, o siamtym, ale dobrze, ale z czym to konkretnie ma być związane? Czyli czego ja będę bronił i nie oddam za żadne skarby, za nic? Żeby coś takiego znaleźć w swoim życiu, co będzie moim Westerplatte, niezależnie od tego, czy jest szansa, żeby to obronić, czy nie, nie ma znaczenia. Moim obowiązkiem jest bronić tych. I tu musi być ten cały zestaw wartości, zasad, które ja uznaję w moim życiu za priorytetowe i których niczym nie da się zastąpić. I niczym nie da się usprawiedliwić, że no nie mogę, bo to, bo tamto, bo to zawsze będą się usprawiedliwiać. A więc chodzi o to, żeby odnaleźć właśnie tak, jak my mamy. Mamy rodzina, ojczyzna i Pan Bóg. I teraz jak te trzy odniesienia konkretnie mają w moim życiu wyglądać, żeby stały się Westerplatte, bo w innym wypadku wiatr mnie porwie jak liść i będę się błąkał nie wiadomo po jakich krajach, po jakich, nie wiadomo co w ogóle. Zostanę sam, zagubiony, a jak będę miał Westerplatte, to człowiek będzie widział do końca życia, że jednak życie jego miało sens. I nie wiadomo kiedy spotka tych ludzi, którzy mają podobne Westerplatte i okaże się, że nie jest się samemu, a tych, których spotka, będą to właśnie przyjaciele wierni do końca życia. I to jest zadanie dla Was, dla Państwa przed telewizorami. I dla nas też. Wszystkich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pani profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba, pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, wykładowcy i członkowie Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz studenci tej uczelni współtworzyli to spotkanie, którego tematem był Jan Paweł II, nauczyciel myślenia.
Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.